Siemano koniaro i koniarzu, dzisiaj kurczę właściwie kontynuujemy nasze przygody z Sabine, która może się okaże dobra, może zła, kto wie. W ogóle chciałam wam jeszcze pokazać to, widzicie? Jakie super zdjęcia dzisiaj SS załadowało. Dobra, oczywiście zanim zaczniemy celebrować to, co nas dzisiaj czeka i odkrywać, czy Sabine coś odwali, czy nie, czy jest dobra, czy zła. Oczywiście jak zawsze chciałam podziękować moim trzem ostatnim subskrybentom, a są to Blako, Lidia, Blanka Kulka. Jeśli chcesz mieć możliwość znalezienia się na liście w kolejnym odcinku, to pamiętaj, żeby zasubskrybować kanał, a my już lecimy do gdzieś, gdzie? Po prostu do Seniorwik, więc ja tam lecę. Wow, no i oczywiście to nam nic nie działa, ale dobra, lecimy do Seniorwik. A no tak, dobra, zostawiliśmy ostatnio w tym miejscu Alex i Lindę, faktycznie. Tutaj sobie Sabine jeździła, widzę, że jej nie ma. Dawaj, Alex, co masz mi do powiedzenia? Wyścigi oczyszczają umysł, to jak? Dołączymy ukradkiem do grupy jeździw Sabine? Co? Że dołączymy? W sensie, chcesz się wtopić w tłum, Alex, tak? Jest jedna sprawa, która mnie martwi. Jeśli zbliżę się do Sabine, mogę przestać się kontrolować. Chciałabym ją trzasnąć błyskawicą, taką niedużą, ale jednak. Racja, też nie chciałabym stawać z nią twarzą w twarz po tym wszystkim, co zrobiła. A co ty myślisz o konfrontacji z Sabine? Nie boję się jej. Sabine nie ma z sobą szans, tego jestem pewna. Ja wiem. Linda ma rację, a do tego Sabine jest tak zapatrzona w siebie, że w życiu nie będzie cię o nic podejrzewać. Powodzenia, sekretna agentko Paulina. Puszcza oko. Ej, ale może jakiś expo sobie nabije, kurczę. Znaczy w sumie do 21 jeszcze mi daleko. O nie, ja mam do niej podejść? Co jest? A, to jest to z tego trailera w ogóle. O kurde, ale slow-mo. Koń ma czerwone oczy, what? Proszę, proszę, kogo my tu mamy? Nie widzisz, że nie mam czasu? Przecież to oczywiste, że nie jesteś tu po to, żeby do mnie dołączyć. Zmykaj, Paulina, jasne, że wiem, ale jak masz na imię? Ja wiem o tobie wszystko. O kurde, ale jestem sławna. Tak właściwie to, co cię do mnie sprowadza? Generalnie spadaj, ale właściwie to o co ci chodzi? Ciekawość, nic więcej. Ciekawe, nie bawisz się już ze swoimi przyjaciółeczkami? Nie wyglądasz na kogoś, kto idzie pod prąd. Ej, w ogóle ten koń, ten fryz ma zupełnie inne animacje niż fryz. Albo mi się wydaje, ale raczej mi się nie wydaje. On jest specjalnie zanimowany inaczej. Daje tym miejscom alternatywę dla naiwnych i przesłodzonych klubików, które się rozpanoszyły na wyspie. Nie każdy chce dołączyć do nieskazitelnego klubu noszących bransoletki psiapsiółek na całe życie. Oczywiście ci jeźdźcy nie mają szans ze mną i Kanem, mogą sobie pomarzyć. Co? Dziwi cię to? Że nie mam tajemnic? Nie wydaje ci się, że gdybym chciała coś przed wami zataić, byłabym dyskretniejsza? Dobra, skoro nie chcesz mnie zostawić w spokoju, to przynajmniej się do czegoś przydaj. Zapewnij mi trochę rozrywki, Paulina. Zawsze hasasz z tymi kochającymi ajdynnie sami duszy, ale czy dasz radę osiągnąć taki poziom jeźdźca, o którym większość może tylko pomarzyć? Pokaż na co cię stać, zrób to, co robią ci jeźdźcy i zademonstruj swoje umiejętności. O kurde, będziemy się naparzyć. Czekajcie, mogę z nią zdjęcie? Proszę. Jeśli zrobisz na mnie wrażenie, być może będę się z tobą ścigać. Czyż to nie będzie wspaniała zabawa? O, że to on jeszcze sam. Wiedziałam, że się zgodzisz. Ciekawe niewiniątka, najłatwiej złamać. Myślisz, że to nie ty? W takim razie udowodnij. Nie, nie, nie będzie żadnego ujeżdżania. Myślę, że się nie nadajesz. Przejdź ten tor z przeszkodami. Daj z siebie wszystko, jeśli ci się uda, może dostaniesz drugie wyzwanie. What? O kurde! Ej, w ogóle ten tor jest na czworoboku. Pierwszy raz widzę, żeby ktoś utworzył... Pierwszy raz widzę, żeby ktoś ułożył na czworoboku. O, znowu była bieżnia dla konia. Pierwszy raz widzę, żeby ktoś na czworoboku parkour ułożył. Ej, fajne by było, jakbyśmy musieli w określonym czasie to zrobić. Ale pewnie ja to po prostu byle jak, nawet jakbym przyjechała, to takie, zajebiście. Kurczę, twoje umiejętności mnie urzekły. No i co, Sabine, podobało ci się? Gratulacje, dało ci się dotrzeć do liny mety. Co, oczekujesz oklasków? No to musisz się bardziej postarać. Pierwszy test udało ci się zaliczyć, ale co z drugim? Większość jeźdźców tu poległa, a ty wykonaj slalom dookoła tych słupków. Szybkość ci tutaj nie pomoże. O kurka, rurka. Będzie slalom. A, czyli to będzie tak jak na ranczu, tylko że nie na ranczu. Jest całkiem duże prawdopodobieństwo, że Sabine... O nie, że Sabine okaże się dobra. Jezus Maria, może Sabine serio po prostu sobie robi, nie wiem, klub i chce mieć właśnie taki fajny klub. Dlaczego kopyta tego konia? Kopyta tego konia są przezroczyste. Ej, patrzcie, widzicie to? A nie, nie przezroczyste, tylko po prostu jestem... Po prostu zanikają w piasku, dobra, rozumiem. Sabine jak to ogląda, to generalnie się załamuje w tym momencie, co nie? Nie no, kurna koń. Slalom jest okropny, nie lubię slalomu. Udało ci się, może ci drudzi jednak czegoś tam cię nauczyli. To była tylko rozgrzewka, kolejny test to dopiero wyzwanie. Wykaż się, a być może zacznę cię traktować poważnie, ale najpierw porozmawiajmy o pewnej sprawie. Żałosne, nie? To marne święto. Te wszystkie dekoracje i uśmiechnięte buzie to zwykła ściema. Słaba jak mokra tektura. Słaba jak mokra tektura? Przyjrzyj się dokładniej. Co widzisz? Get. Wciąż niszczy środowisko, wylewając ropę na pola i zajmując nie swoją ziemię. Klub jeździeckie udają, że są takie przyjazne, ale w rzeczywistości skaczą sobie do gardła.
pogardą. Niektórzy mogą to nazwać rywalizacją, ale ja tak naprawdę w grę wchodzi zwykła pogarda. Hasają sobie tak świętoszki i tylko gadają, och, nasz klub jest najlepszy, jesteśmy jak rodzina. Och, niedobrze mi się od tego robi. Tej wyspie potrzeba prawdziwego klubu jeździeckiego, miejsca, w którym każdy może się wykazać, w którym wszyscy razem jeżdżą i razem umierają. Gdyby tylko... Dobra, to nieistotne. Jorvik to mroczne miejsce, ale wszyscy udają, że tak nie jest, żeby tylko zachować pozory. Są w swoim urujonym świecie, unikają każdego, kto myśli inaczej niż oni. Nie każe ci sabotować święta, właściwie niczego ci nie każe. Jedynie cię proszę. Będziesz popierać ten fałszywy przekaz szczęścia? Czy zrobisz coś tak śmiałego, że nie będą wiedzieli, co się dzieje? Daj mi tylko znać, możemy też udawać, że ta rozmowa nigdy nie miała miejsca, a ty czmychniesz do swoich przyjaciół. Co? Powiedziała, że mogę tak zrobić, ale nie muszę, więc... nie wiem. Świetnie, miałam poczucie, że jest duszy jeszcze tak całkiem cię przekabacili. Pokażesz im, co o tym wszystkim myślisz? Sprawa wygląda tak. Nikt nie pilnuje świn na farmie Sunfieldów, a brama do ich zagrody jest strasznie kiepska. Ktoś by mógł tam bez problemu ją otworzyć. A świnie aż się proszą, żeby je wypuścić. Szkoda byłoby im nie pozwolić dołączyć do zabawy, prawda? Co nie, to ja mam pomagać tej Sabine w końcu? Pomagać jej niszczyć święto? I nie wiem, czemu ja to robię, ale jest dużo filmów, gdzie nie wiem, czemu gra mi każe tak robić. Na przykład jak na ostatnim odcinku z jego, na którego zapraszam. Oczywiście, jeśli nie widzieliście, link będzie w opisie, ale teraz tutaj w kartach, bo tam naprawdę robimy rzeczy, które bardzo, bardzo nie chciałam robić. Sabine ma rację, brama jest dość kiepska. Otwarcie bramy spowoduje kłopoty dla wielu osób, jednak z drugiej strony mogłoby być fajnie. Co? Ja jestem taka zła? Ale w sumie to miała rację. Ja mam kurde teorię, że Sabine jest, nie chce nic złego. Niby jest zła, ale jej słowa wydają się prawdziwe. Tak czy siak, to mój wybór. Otworzę bramę. Dawaj. Ej, czy ja naprawdę mogłam nie otworzyć bramy? Ej, ciekawi mnie teraz, jakbym wybrała nie otwierać bramy, czy bym nie otworzyła faktycznie. Jezu, jak sobie hasają te świnki. Chrum, chrum. Chrum. Świnie uciekły, co za bałagan. A więc jesteś z powrotem, ciekawe. Tak szczerze mówiąc, to jestem zaskoczona, że wciąż tu jesteś. A widzisz, Sabine? Zrobiłaś to? No nie, nie, nie zrobiłam, a zrobiłam przecież, what the fuck. To by pomyślał, najwyraźniej te wszystkie brednie o Aiden nie uderzyły ci do głowy. Dobra, nie ma już czasu na te zabawy, pora wracać do innych jeźdźców, muszę ich nauczyć prawdziwej jazdy. Co z tym wyścigiem, boisz się, że cię pokonam? Pokonasz mnie? Zaraz ci pokażę, pożałujesz tych słów, gdy Khan i ja się z wami rozprawimy. Ty i Kokonat nie macie szans. Spróbuj trzymać się blisko, a może czegoś się nauczysz. Generalnie, żeby było ciekawiej, stwierdziłam, że wyzwę Sabine na wyścig do Yardley i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wiesz, że nie masz szans, prawda? Fajnie będzie zobaczyć, kiedy się załamiesz. Złamiesz? Dobiegł sta... O kurde, bele! Ej, ja dobiję na Kokonat zaraz w ogóle level. I dostanę kurtkę taką, jak ma Sabine. Zda się taką Sabinową, wiecie. Ale ona zapyla, ej. Kokonat, biegnij. Czy ty masz podkowy? Masz podkowy. Moja teoria jest taka, że się nie da jej wyścignąć w tym. I tak fabuła będzie taka, że o, nie wyścignęłaś mnie. Aczkolwiek zrobiłaś na mnie wrażenie. Bla, bla, bla. Na pewno tak będzie, mówię wam. Ja jej już nawet nie widzę. Tam jest. Jezu, jak popyla po tym. Beczki. Jezus Maria. Jakie utrudnienia. Gdzie ona jest? Ona była dosłownie przed chwilą tutaj i teraz jej nie ma. Jestem zaskoczona, że udało ci się dotrzymać mi kroku. Tak mniej więcej, weź te rzeczy. Założę się, że nie włożysz ich przy swoich przyjaciołach. Ta kurtka nie jest taka super. Boże, ja myślałam, że ona będzie lepsza. Taka żenada trochę. Dlaczego tu jeszcze jesteś? Chcę z tobą pogadać. Nudzi mi się, potrzebuję rozrywki, Paulina. Paulina, ja, ty i gonitwa po starych urodzajnych hrabstwach. Wpiszesz się na to? Ile? Mogłam wziąć innego konia, którego nie mam wytrenowanego za bardzo, to bym dużo punktów dostała. The coconut nut is a giant nut. When you eat too much, you get very fat. A jeśli ona będzie tutaj stać i ja będę mogła za 1000 sobie robić, to ja kurczę, dzień w dzień będę robiła te wyścigi. Ej, ciekawie mi, czy te wyścigi zostaną. Chciałabym, żeby zostały, serio. Teraz nudzi mi się, już dużo mniej. Okej, czyli teraz mam pojechać tu. Pewnie mam wszystko donieść, tak? Do Lindy i do Alex, tak? Jestem 60. Miałam już tam jechać i walnąć ją błyskawicą. Alex przesadza, widziałeś mnie, że dasz sobie radę z Sabine. Więc, co się stało? Czego udało ci się dowiedzieć? Dobra, więc to jest jej plan. Chce zebrać siły, żeby stworzyć swoją grupę jeździecką. Ale w sumie to nie wyglądali, jakby się kiepsko bawili. Pewnie dali się nabrać na pochlebstwa i manipulujące Sabine. Nie wiadomo, czy pojawia się tutaj, żeby zrobić coś naprawdę nikczemnego. Po co tutaj przyjechała? Ja, mimo wszystko, dalej jestem, że ona może być dobra, więc nawet podłe dziewczyny chcę mieć z kim trenować. Nie, nie kupuję tego, to musi chodzić o coś więcej. Sabine to podstępna żmija. To mi się w ogóle nie podoba, mam straszne złe przeczucie. Nie podoba ci się to, że ja tak mówię, czy nie podoba ci się to, że ona coś kombinuje? Pokaże, czy oczarowała tych jeźdźców. Ej, czy to jest wszystko? Rozumiem, że czas pokaże, a czas nie wiadomo kiedy pokaże. No to wygląda na to, że to już koniec. Myślałam, że będzie dłuższe to tak naprawdę z tą Sabine. Ale był wyścig, dostaliśmy dużo XP. Koń dostał w ogóle dużo XP. Mam nadzieję, że ten wyścig, który tutaj jest, będziemy mogli teraz go robić dzień w dzień. Piszcie w komentarzach, czy według was Sabina będzie dobra i nie zrobi nic złego, czy wręcz przeciwnie, ona jest zła i zło w niej jest i koniec i będzie zła, nie ma innej opcji. A ja oczywiście
oczywiście jak zawsze przesyłam wam gorące pozdrowienia.